na nowe części albo na opony. Jeżeli chodzi o Grecję, to nie tylko kryzys gospodarczy, o którym mówimy, trudna sytuacja ekonomiczna, ale także przecież kryzys migracyjny, o nim często wspominamy. Docierają do nas informacje, że coraz więcej migrantów podaje się za nieletnich. Po co to robią? Migranci, oczywiście mówimy tutaj, nie mówimy o tym, że przybędą migranci, którzy mają 40 parę lat i powiedzą, że są 16-latkami. Ale jeżeli takie osoby, które mają 22, 3, a czasami 25 lat, mogą się podać za 17-latków. Robią to po to, że są po prostu tutaj inaczej pracowane. A także w przypadku mają też większe szanse na to, żeby może zostać zakwalifikowani do tego programu relokacji do krajów unijnych. Jeżeli oczywiście mówimy o osobach nieletnich, które przybywają do Grecji bez opieki, są również umieszczane w innych miejscach i w przypadku, jeżeli pełnią na przykład jakiekolwiek wykroczenie czy przestępstwo, to również kary nakładane na te osoby są po prostu lżejsze. Rzeczywiście to jest alarmujące. Rozmawiałam również z funkcjonariuszami służb bezpieczeństwa na Lesbos i potwierdzili mi to, że rzeczywiście tak się dzieje. I to jest też tak, że funkcjonariusze, którzy wpisują, rejestrują migrantów, ponieważ nie mogą bardzo często sprawdzić tak naprawdę jaka tożsamości tych ludzi, ponieważ oni bardzo często nie mają ze sobą dokumentów, mogą po prostu wpisać taki wiek, jaki migranci podają, chociaż wiedzą, że niekoniecznie on jest im prawdziwym. To oczywiście też rodzi zagrożenie dla tych i duże niebezpieczeństwo dla tych osób, które rzeczywiście są nieletnie i docierają do Grecji, a tych osób jest dosyć sporo, bo w Grecji w tej chwili jest zarejestrowanych ponad 2000 osób nieletnich bez opieki, które czekają na to, żeby zostać umieszczone też w specjalnych oddziałach. Natomiast oprócz tego, to co jeszcze zauważyli właśnie funkcjonariusze, to że zmienił się bardzo profil również tych osób narodowościowych, które przybywają do Grecji. W tej chwili w grudniu przybyło do Grecji prawie 1300 migrantów. Wśród nich nie było prawie Syryjczyków. Nie było osób, które mogłyby się ubiegać o status uchodźcy. Natomiast coraz więcej jest migrantów z Afryki, a tu przed Bożym Narodzeniem dotarła znaczna grupa osób z Ameryki Południowej. Dotarły osoby nawet z Chile, Wenezueli, Dominikany. To są te osoby, które docierają najpierw do Afryki i tam stamtąd, kiedy nie mogą się przedostać do Włoch, to albo kiedy po prostu się nie chcą ryzykować tej podróży, która rzeczywiście jest dużo bardziej niebezpieczna, przedostają się w tej chwili do Turcji. To też wskazuje na to, że tu przemytnicy, którzy są na tureckim wybrzeżu, zmienili też troszeczkę swoją sposób działania, czyli próbują teraz zebrać tam migrantów z całego świata i wtedy przerzucać je na greckie wyspy. To jest ogromny problem z kolei dla mieszkańców wysp i tak jak mówili mieszkańcy Lesbos, z którymi rozmawiałam, sytuacja tam się tak zmienia zmieniła już się w ciągu ostatnich miesięcy, ale w tej chwili oni są na skraju tak naprawdę wytrzymałości. I mówimy jednak o tych osobach, które były bardzo otwarte w stosunku do wszystkich tych osób, które na wyspy przybywały, ale widzą, że tak naprawdę było w ciągu ostatnich tygodni bardzo wiele włamań, bardzo wiele kradzieży, czyli coś, czego nie było latem 2015 roku, kiedy na wyspy docierało nawet kilkanaście tysięcy osób dziennie. Klimat panował tam zupełnie inny, a w tej chwili życie tych ludzi jest po prostu... Są tam dramatyczne zmiany i nie wiadomo, jak dalej po prostu będzie ta sytuacja wyglądać. I chyba to jest tym wszystkim najgorsze, że Grecy sami się pytają, jak dalej, jak długo i kiedy to się zakończy. Natomiast te statystyki, które są, pokazują, że właściwie to jest taki proces, który się nie kończy. No i oczywiście jest ta niepewność, co się dalej będzie działo, co dalej będzie z porozumieniem unijno-tureckim i tak naprawdę co przyniesie ten 2017 rok, zarówno właśnie jeśli chodzi o kryzys migracyjny, jeśli chodzi o ekonomię, jeśli chodzi o politykę. Jak dużo jest tych znaków zapytania, jeżeli chodzi o Grecję i rok 2017? To już ostatnia minuta naszej rozmowy. Tych znaków zapytania jest bardzo dużo. Poza tym, jeżeli chodzi w ogóle jeszcze o kryzys migracyjny, to z czym się Grecja tak naprawdę bardzo zmaga. To jest też, przypomnę, że w Grecji jest w tej chwili 62 tysiące migrantów, którzy tutaj utknęli. Migrantów, którzy zostali tutaj i Grecja wie, że tak naprawdę co najmniej połowa z nich zostanie już w tym kraju i Grecja będzie musiała też wchłonąć tych migrantów i nie ma też pomysłu na to, co tak naprawdę z tymi ludźmi robić przy tak ogromnym bezrobociu, jakie jest
jakie jest w tej chwili. Poza tym to, co jest też zanotowane w ostatnim czasie, to jest ogromny wzrost podań o azyl. Służby migracyjne podały dane i się okazało, że jest on w listopadzie na przykład był o 600% wyższy w porównaniu do średniej miesięcznej z ubiegłego roku. I najwyższy był też wśród kobiet i właśnie wśród nieletnich bez opieki. I największy ten wzrost podań odnotowano wśród Palestyńczyków, Irakijczyków, Algierczyków, a dopiero później kolejni byli Syryjczycy. Czyli to jest kolejne obciążenie dla Grecji. Często zadają pytania, dlaczego Grecy nie... tych migrantów nie odsyłają do swoich krajów. To nie jest możliwe, to nie jest takie proste, jakby się wydawało. To potrzebne są do tego umowy, dwustronne umowy między Grecją a poszczególnymi krajami. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że przybywają migranci... Musimy powoli kończyć naszą rozmowę, bo 7:30 już minęła. Tych wyzwań dla Grecji mogłybyśmy rozmawiać bardzo długo. Nowy rok, nowe wyzwania dla Grecji. O nich mówiła Beata Kukiel-Wrajla, korespondentka Polskiego Radia w Atenach. Mam nadzieję, że zdążymy jeszcze nie raz porozmawiać o problemach, które dziś Grecję trapią. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Krzysztof Kaczmarczyk. Zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu postawiła prokuratura 30-letniemu obywatelowi Ukrainy, który w noc sylwestrową śmiertelnie potrącił idące chodnikiem 12-latki w Jeleniej Górze. Terenowe auto przebiło jeszcze barierki i wpadło do rzeki. Policja podała, że kierowca miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Jest przesłuchiwany przez prokuratora. Wcześniej 30-latek nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Mówił policji, że nie pamięta, co się stało. Po przesłuchaniu zostanie skierowany wniosek do sądu o areszt dla podejrzanego o spowodowanie wypadku. Za zarzucane mu przestępstwa grozi łącznie do 12 lat więzienia. W poniedziałek prezydent Jeleniej Góry Marcin Zawiła ogłosił w mieście 3-dniową żałobę. W Poznaniu rozpoczyna się dziś proces w sprawie zabójstwa Ewy Tylman. Na ławie oskarżonych zasiądzie jej kolega z pracy Adam Z. Mężczyzna od grudnia 2015 roku przebywa w areszcie. Dziś zostanie doprowadzony do sądu. Wszyscy wchodzący do sądu będą sprawdzani. Działać będzie bramka wykrywająca metale. Proces będą mogli śledzić tylko ci, którzy wcześniej zgłosili się do sądu po karty wstępu. W sumie około 180 osób. Tyle pomieści największa sala w poznańskim sądzie. Podczas pierwszej rozprawy prokurator odczyta akt oskarżenia. Wyjaśnienia złoży Adam Z. Nie przyznaje się on do winy. Zrobił to tylko raz w obecności policjantów, którzy są teraz świadkami w procesie. W sprawie nie ma bezpośrednich dowodów winy oskarżonego, są tylko poszlaki. Wyrok skazujący może zapaść, gdyby ułożyły się w logiczny ciąg, mówi rzecznik sądu, sędzia Aleksander Brzozowski. Na pewno każda sprawa poszlakowa jest sprawą bardziej skomplikowaną. Ten cały łańcuch poszlak musi sąd przeanalizować, ten łańcuch musi się zazębić. W związku z tym na pewno sądowi, jak i prokuratorowi również, bo to sąd jest organem, który ma ocenić ten materiał dowodowy. Na pewno trudniej jest prokuratorowi, bo prokurator musi przekonać sąd, że te poszlaki będą wystarczające do wydania ewentualnego wyroku skazującego. W procesie Adama Z. będą uczestniczyć ojciec i brat Ewy Tylman, którzy są oskarżycielami posiłkowymi. Mężczyźnie grozi od 8 lat więzienia do dożywocia. Ewa Tylman zaginęła w listopadzie 2015 roku. Wracała z Adamem Z. z firmowej imprezy. Oboje byli pijani. W okolicach Warty ślad po kobiecie zaginął. Przez wiele miesięcy szukano jej ciała. W rzece znaleziono jej ponad pół roku po zaginięciu 26-latki. Syryjscy rebelianci zamrażają swój udział w negocjacjach, które mają być wstępem do rozmów pokojowych w Astanie. Pod koniec stycznia ich przedstawiciele oskarżają reżim Bashara al-Assada o łamanie zawieszenia broni, które w Syrii formalnie obowiązuje od 4 dni. Rozmowy pokojowe na temat Syrii miałyby się odbyć pod koniec miesiąca w Astanie, stolicy Kazachstanu. Chcą je zorganizować Rosja i Turcja. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 33 minuty po godzinie 7. Polskie Radio 24. Sport. Rafał Bała, dzień dobry. Wszyscy Polacy dotarli do mety pierwszego etapu rajdu Dakar, który liczył 454 km i prowadził ze stolicy Paragwaju Asunción do argentyńskiej Resistencji. Zawodnicy rywalizowali na 39-kilometrowym odcinku specjalnym. Wśród motocyklistów wygrał Francuz Xavier de Sultrem. Jakub Piątek był 38, ale doznał kontuzji. Wycofał się z rajdu i wraca do kraju, gdzie przejdzie operację ręki. Wśród kierowców kładów Kamil Wiśniewski zajął 17 miejsce, a Rafał Sonik dopiero 25. Zwycięzca rajdu Dakar sprzed 2 lat zaliczył wywrotkę, stracił 6 minut do lidera Brazylijczyka Marcelo Medeirosa, ale będzie kontynuował jazdę. W rywalizacji załóg samochodowych zwyciężył Katarczyk Nasser Al-Attiyah. Jakub Przygoński stracił minutę i 47 sekund, co dało mu 14. pozycję. Tak naprawdę dobre tempo, różnice są bardzo, bardzo małe. Jestem cały czas w dobrej grupie szybkich zawodników, więc zakładam, że na tym konkretnym odcinku nie będziemy mieli z tym problemu, tylko po prostu wszędzie dobrze jechać przez cały odcinek. Długie odcinki, które mają tam powyżej 300 km, to ten rytm
trzeba dotrzymać przez cały odcinek, to nie jest wcale takie łatwe. Najwyżej z Polaków na piątej pozycji dotarł wczoraj do mety Dariusz Rodewald, który jest mechanikiem w ciężarówce Holendra Gerarda de Roya. Marcin Gortat zdobył 13 punktów i miał 14 zbiórek, lecz jego Washington Wizards w meczu ligi NBA ulegli na wyjeździe Houston Rockets 91-101. Polski środkowy uzyskał 19 double-double w sezonie. Czarodzieje z bilansem 16 zwycięstw i 17 porażek spadli na 9 miejsce w tabeli konferencji wschodniej. W kolejnym meczu już dziś zmierzą się także na wyjeździe z innym zespołem z Teksasu, Dallas Mavericks. W 20 kolejce Premier League wicelider Liverpool zremisował na wyjeździe z Sunderlandem 2-2. Grający przez godzinę w dziesiątkę Manchester City pokonał u siebie Burnley 2-1 i wrócił na trzecie miejsce w tabeli. Broniący tytułu Leicester City z Marcinem Wasilewskim na ławce zremisował na wyjeździe z Middlesbrough 0-0. Teraz to wszystko w magazynie sportowym za niespełna godzinę. Więcej o rajdzie Dakar i kilka słów o turnieju czterech skoczni. 24 pytania. Rozmowa poranka w Polskim Radiu 24. Piotr Wąż i jego gość. Profesor Krzysztof Rybiński, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego Narksos w Alma Mater w Kazachstanie. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Pana wpisy na pana blogu, ostatni prawdopodobnie, przykuł bardzo dużą uwagę dziennikarzy i ekonomistów, bo pan przewiduje, a właściwie radzi pan Polakom, żeby jak najszybciej wyciągnęli swoje pieniądze z banków, ponieważ bardzo wiele banków w najbliższych latach po prostu upadnie, i radzi pan inwestycje w obligacje rządowe. O jakiej perspektywie czasowej pan w ogóle mówi? Tak, nie użyłem to słowa jak najszybciej, natomiast pozostałe rady jak najbardziej są w mocy z dwóch powodów. Po pierwsze, mamy taką sytuację, gdzie oprocentowanie obligacji rządowych, i to różnych, tych dolarowych oraz tych indeksowanych do inflacji, to takie również sprzedaje polski rząd, jest wyższe niż oprocentowanie większości lokat bankowych. A to oznacza, że inwestując w obligacje rządowe, można otrzymać wyższe odsetki. I po drugie, ryzyko inwestycji w obligacje rządowe jest zawsze niższe niż ryzyko lokowania pieniędzy w bankach, a w dzisiejszych czasach jest szczególnie niższe, dlatego że sytuacja w sektorze bankowym w Europie jest cały czas bardzo napięta. Także biorąc pod uwagę fakt, że można zarobić więcej na odsetkach oraz że ryzyko jest mniejsze, warto stopniowo rozważyć taką strategię, żeby środki przesuwać z lokat bankowych obligacje rządowe. Sytuacja jest napięta, to prawda, ale do załamania systemu ekonomicznego Unii Europejskiej na razie nie doszło. Pana zdaniem dojdzie wreszcie, w końcu, w ciągu najbliższych 5, 10, 15 lat, i banki rzeczywiście upadną? Myślę, że to jest perspektywa bardziej 5 niż 15 lat, w której wiele banków, nie jeden czy dwa, bo że jeden czy dwa jeszcze upadną i będą musiały być nacjonalizowane, to dzisiaj już wszyscy wiedzą. Najlepsze prawdopodobieństwo bliskie 100%, trzeci największy bank Włoch ma poważne problemy, niektóre banki w innych krajach mają poważne problemy, są niedokapitalizowane, no wymagały pomocy rządu, a nadchodzi taki moment, w którym rządy już nie będą w stanie ratować wszystkich banków, szczególnie tych dużych, no i wówczas powtórzy się scenariusz z cyklu, w którym pięciu banków zostali zmuszeni do zamiany pieniędzy drukowanych w tych bankach do nic niewartych, prawie nic niewartych akcji tych banków, czyli stracili ważne pieniądze. I taki scenariusz bail-in, jak się pięknie po angielsku mówi, jest prawdopodobny na najbliższych paru latach w wielu krajach w Europie, a niestety efekty domina mogą również dotrzeć do Polski. A co w takim razie z bankami, które polski rząd zamierza przejąć w ramach procesu repolonizacji banków i już na przykład przyjmuje, jeśli tak jak się stało w wypadku PKO SA? Wydaje mi się, że to jest bezpieczne miejsce. Banki, które są mniej zależne od zagranicy, są relatywnie bardziej bezpieczne. Banków, które mogą zostać uderzone przez problemy swoich spółek matek w krajach, szczególnie w krajach Europy Zachodniej, bo w Ameryce ta sytuacja jest już nieco lepsza. Także uważam, że proces repolonizacji banków to jest proces obniżenia ryzyka, systemowego ryzyka dla sektora finansowego w Polsce, no i dobrze, że ten proces jest kontynuowany. Skoro zachęca pan, mówiąc w skrócie, do pożyczania pieniędzy państwu na procent, to dlaczego w takim razie wystawia pan polskiej gospodarce ocenę jedynie dobrą? No to jest bardzo wysoka ocena, czwórka w skali od 1 do
to 6/6 zdarza się bardzo rzadko, że 4 to jest cała dobra. Bo myślałem, że ma pan jednak poważne zastrzeżenia, wystawiając jedynie 4. Trzeba patrzeć na to, w jakiej sytuacji się znajdujemy. Jest to sytuacja cały czas trwającego globalnego, takiego powiązającego kryzysu finansowego. Sytuacja, w której bez pomocy banków centralnych sektor bankowy by upadł. No to 100% jest na poziomie zero. Gdyby je teraz znacząco podnieść do poziomów, które miały miejsce w przeszłości w globalnej gospodarce, to wówczas kryzys powróciłby z olbrzymią siłą. Także cały czas sektor finansowy jest tutaj globalnie na kropce banków centralnych. Wzrost globalny jest niski. W takiej sytuacji wyniki polskiej gospodarki, malejący deficyt budżetowy, niskie bezrobocie, niska inflacja, w miarę solidny wzrost gospodarczy przekraczający 3%, to są dobre wyniki po prostu. Mimo wszystko jednak z drugiej strony rekordowy deficyt prawie 60 miliardów złotych zaplanowanych na 2017 rok. No i do tego ogromne wydatki prorodzinne, socjalne. Szczególnie te prorodzinne. Dzisiaj pisze o tym Rzeczpospolita, mówiąc, że w tym roku na rodzinę, na polskie rodziny trafi w sumie 51 miliardów złotych. To są ogromne pieniądze i ogromne obciążenie dla budżetu państwa. Pana zdaniem niezbędne, czy jednak to jest zbędne ryzyko? No, dla mnie jako Polaka najważniejszym celem dla Polski, dla rządu polskiego, czy dla nas jako narodu jest przetrwanie narodu polskiego, czy przetrwanie grupy ludzi, którzy mówią po polsku i wiąże ich wspólna tradycja, historia i język. I do tej pory ten cel był zupełnie ignorowany, w szczególności przez minione 8 lat, kiedy rządziła Platforma Obywatelska. Dlatego, że dzietność w Polsce była bardzo niska, 1,3 dziecka na rodzinę przeciętną. To jest dzietność, która spowoduje według prognoz demograficznych ONZ-u, że pod koniec tego stulecia Polaków będzie tylko 16 milionów, czyli 20 milionów Polaków ubędzie. To jest polityka samozagłady. I to, że przez 8 lat nikt nic nie robił w tej kwestii, to dla mnie było przerażające. Więc to, że teraz mamy politykę prorodzinną, która czy jest efektywna, czy nie, to jest za wcześnie, za 3-4 lata będziemy wiedzieli, na ile ona jest efektywna, czy na ile podniesie dzietność w Polsce, ale w końcu coś jest robione. Ta polityka jest potwornie droga. W każdym kraju polityka, która ma podnieść dzietność, polityka prorodzinna, polityka demograficzna jest bardzo droga i ona też w Polsce będzie droga. A pan dalej uważa, że powinno się dawać 1000 zł zamiast 500 zł na jedno dziecko do skończenia 18 roku życia na nowo urodzone dziecko? Tak jest. Uważam, że pomysł, który przedstawiłem już 4 lata temu publicznie, żeby zapisać w Konstytucji, tak, żeby temu dziecku mi tego prawa nie odebrał, że do 18 roku życia 1000 zł co miesiąc zostaje każde nowo narodzone dziecko, był pomysłem znacznie bardziej skutecznym z punktu widzenia celu, który chcemy osiągnąć niż obecny. Dlatego, że ten pomysł to była polityka demograficzna. Czy wspieramy narodziny nowych dzieci, a dzisiaj mamy politykę prorodzinną, czyli wspieramy ubogie rodziny. To jest to znacząca różnica i dlatego efekty polityki prorodzinnej 500+ będą znacznie słabsze, jeśli chodzi o wzrost dzietności, niż efekty polityki demograficznej, którą proponowałem. Natomiast te efekty będą. No, zobaczymy za 2-3 lata, czy dzietność się podniesie do poziomu 1,5 na przykład, czy 1,6, mam nadzieję, ale i tak będzie za mało, żeby zatrzymać proces kurczenia się narodu polskiego. Ten proces po prostu zostanie spowolniony. Jeżeli chcemy go zatrzymać i odwrócić, polityka 500+ jest za słaba. A co z innowacjami? To była dziedzina, w której pan się szczególnie specjalizował. Pan od lata polował o to, żeby w szczególny sposób połączyć polską innowacyjność z edukacją i szkolnictwem wyższym. Czy te działania, które teraz podejmują szczególnie wicepremierzy Gowin i Morawiecki, one zadowalają pana w takiej skali, w jakiej pan to sobie wyobrażał, nawet teraz, obserwując rzeczywistość polską z perspektywy Kazachstanu? To jest zupełnie otwarcie. Moim zdaniem w szkolnictwie wyższym w Polsce mamy katastrofę. To jest wstyd, żeby w kraju tak dużym jak Polska, tak znaczącym w Europie uczelnie wyższe na tak niskim poziomie, z nielicznymi wyjątkami. To są naprawdę nieliczne wyjątki. Przeciętny poziom uczelni wyższych w Polsce jest żenująco niski. To chociaż widać po ilości akredytacji międzynarodowych, tych najbardziej prestiżowych. Można na palcach jednej ręki jest za dużo, żeby wymienić te uczelnie w Polsce, które mają najbardziej prestiżowe międzynarodowe akredytacje.
tym kierunku? Są zmiany w prawodawstwie, które wprowadza obecny rząd i obecny minister szkolnictwa wyższego. Ja uważam, że to jest kosmetyka, że te zmiany nie przyniosą radykalnych zmian, że ciągle środowisko, które ja nazywam mafią profesorską, bardzo silnie blokuje zmiany, które są w Polsce bardzo potrzebne, niestety. Także jest to obszar, który wymaga nie kosmetycznych zmian, czy jakiegoś takiego powolnego, stopniowego programu reform, tylko wymaga trzęsienia ziemi. Niestety tego trzęsienia ziemi na razie nie widać. A to oczywiście rzutuje potem na ogólny poziom innowacyjności polskiej gospodarki, gdzie dzieje się bardzo dużo dobrego za sprawą polskich firm, które dzięki innowacyjnym modelom biznesowym zdobywają rynki międzynarodowe. I to jest bardzo dobrze, a tych firm znowu jest zbyt mało. I musimy kończyć, panie profesorze. To wpłynęło całą gospodarkę. Bardzo dziękuję za diagnozę i prognozę na 2017 rok, a naszym gościem był profesor Krzysztof Rybiński. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Rozmowę prowadził Piotr Wąż. Przypomnę, wszystkie poranne rozmowy znajdą Państwo na naszej stronie internetowej polskieradio24.pl. Kwadrans dzieli nas od godziny 8. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Krzysztof Kaczmarczyk. Tunezyjczyk i Algierczyk usłyszeli zarzut zabójstwa 21-letniego mieszkańca Ełku, do którego doszło w sylwestrową noc. Zamordowany miał 3 rany kłute, jedna z nich zlokalizowana w okolicy serca spowodowała śmierć pokrzywdzonego. O wynikach sekcji zwłok poinformowała prokuratura. W intencji zamordowanego odprawiono mszę w miejscowej katedrze. Zaapelowano, aby zachować spokój i wystrzegać się przemocy. Również rodzina 21-latka zwróciła się do mieszkańców z prośbą o unikanie agresji. Sąd aresztował na 3 miesiące 30-letniego obywatela Ukrainy, który w noc sylwestrową, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu, śmiertelnie potrącił 12-latki w Jeleniej Górze. Posiedzenie aresztowane odbyło się tej nocy. O przychyleniu się do wniosku prokuratury przez sąd i zastosowaniu tymczasowego aresztowania poinformowała rzeczniczka prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze Wioletta Niziołek. Prokuratura postawiła mężczyźnie zarzuty spowodowania wypadku. Za zarzucane mu przestępstwa grozi łącznie do 12 lat więzienia. Awaria komputerów na blisko 4 godziny sparaliżowała przejścia graniczne na części amerykańskich lotnisk. Kłopoty dotknęły podróżnych w portach lotniczych Miami, Salt Lake City, Bostonie oraz Atlancie. W wielu amerykańskich portach lotniczych z tego powodu utworzyły się gigantyczne kolejki. Nie ma dowodów na to, że utrudnienia spowodowane były atakiem cybernetycznym. W Polskim Radiu 24. Stronniczy przegląd prasy. A najciekawsze artykuły omówi dla Państwa dziś Tomasz Sakiewicz z Gazety Polskiej Codziennie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zaczynam od bardzo mocnego tekstu w Gazecie Polskiej Codziennie, kod Putina. Tym razem nie chodzi o cyberatak, ale o atak propagandowy na Polskę. Komitet Obrony Demokracji, czyli organizacja zajmująca się wyłącznie walką z rządem Prawa i Sprawiedliwości, nie ukrywa swoich prorosyjskich sympatii. Na swoim międzynarodowym profilu na Twitterze KOD udostępnił tekst o polskiej armii, który ukazał się na stronie internetowej kolportującej rosyjską propagandę. Sowietolog dr Jerzy Targalski: nie mam wątpliwości, KOD reprezentuje rosyjskie interesy w Polsce. Artykuł, który pojawił się na stronie internetowej sofront.org, sugeruje, że dymisje polskich generałów miały być spowodowane złą atmosferą w Ministerstwie Obrony Narodowej. Zła atmosfera miała zapanować oczywiście po objęciu stanowiska przez szefa MON-u, ministra Antoniego Macierewicza. Co ciekawe, autorem tekstu szkalującego polską armię ministra Macierewicza jest dziennikarz polityki Juliusz Ćwieluch. Artykuł, jak możemy przeczytać, został przetłumaczony na język angielski przez znanego w sieci z prorosyjskiej aktywności J. Hałka i opatrzony jego komentarzem. To nie pierwszy raz, kiedy sofront.org atakuje MON. Szefa resortu i polską armię. Strona powstała na początku 2016 roku i przedstawia się jako alternatywne źródło informacji. Jak jest w rzeczywistości, to platforma prowadzona przez tzw. troli Putina, kolportujących materiały jawnie prorosyjskie i antyzachodnie, na których nie znajdziemy krytycznych artykułów na temat moskiewskiego reżimu. Warto się zapoznać z tym tekstem, bo bardzo często padamy ofiarami zewnętrznej ingerencji różnych specjalistów od propagandy, nie zdając sobie z tego sprawy, że nie są to poglądy ani opozycji, ani rządu, ani jakiegokolwiek publicysty, tylko są wytwarzane po prostu na polecenie Moskwy i podrzucane nam jako teksty źródłowe. Zapoznajmy się z tym, żeby zapobiec kolejnym manipulacjom. Bardzo dużo dzisiaj miejsca zajmuje wyprawa do Portugalii. To wiem, piękny kraj, Madeira, jeszcze piękniejsza wyspa. Szef opozycji w sumie stworzył wielką nadzieję na rozwiązanie problemu
kryzysu w Sejmie Ryszard Petru udał się na Maderę z piękną posłanką, tylko mu pozazdrościć. Natomiast ja bym w tym doszukał się dużo dobrego, no bo jeżeli by cała stojąca opozycja pojechała na Maderę, to w ten sposób kryzys sejmowy się skończy i pogratulujmy Ryszardowi Petru dobrego pomysłu na to, jak wyjść z sytuacji. Wystarczy, że Kancelaria Sejmu wykupi kilkadziesiąt biletów na Maderę. Niech jadą tam wszyscy razem, napiją się wina, rozluźnią trochę, bo ciężko przeżyli święta i Nowy Rok. Teraz potrzeba im dużo odpoczynku i przemyśleń, że to będzie trochę kosztowało. W życiu nie ma nic za darmo. Rewolucja w emeryturach, pisze Gazeta Wyborcza. Gazeta Wyborcza twierdzi, że dotarła do dokumentu, z którego wynika, że rząd wprawdzie obniży emerytury, ale będzie zniechęcał tych, którzy pójdą wcześniej emerytury do dorabiania. Także zrobi wszystko, żeby jednak ludzie trochę dłużej pracowali. Czyli nie będzie możliwości pełnego korzystania, tak twierdzi Wyborcza, z wcześniejszych emerytur. Podawane są konkretne dane, nie potrafię się do tego ustosunkować. Wyborcza powołuje się na dokument, który miał dotrzeć do Sejmu. Ja mam na ten temat, jak Państwo wiedzą, od dawna określone zdanie. Nawet po roku można iść na emeryturę, ale wtedy emerytura niech wynosi tyle, ile składkowy rok pracy. I nie róbmy sobie z tego problemu. Ktoś chce pracować 50 lat, niech pracuje jak rok. To jest jego sprawa, a składka powinna być proporcjonalna do tego, ile sobie odłożył. Oczywiście są wypadki ludzkie i wtedy trzeba pomóc. Ideologiczne SMS-y pisze nasz dziennik. Jesteśmy zarzucani już nie tylko SMS-ami handlowymi, ale także takimi, które ingerują w nasz światopogląd i wiarę. Skarżą się użytkownicy telefonów komórkowych. Takie wiadomości dostają wszyscy, zarówno dorośli, jak i dzieci. Problem może nie byłby tak poważny, gdyby nie to, że wiele tych wiadomości zachęca ludzi do ujawniania swoich poglądów, wiary, postaw. Nie wiadomo, kto będzie z tych informacji korzystał. Odkąd moja 12-letnia córka dostała nowy numer, dostaję mnóstwo reklamowych SMS-ów, choć zastrzegliśmy u operatora, że ich nie chcemy, alarmuje pani Zofia, czytelniczka naszego dziennika. Odpowiada, że były takie wiadomości, które nawołały do przystąpienia do różnorodnych konkursów, ale pojawiały się i te mocno zaangażowane politycznie i światopoglądowo. Stawiano konkretne pytania nawiązujące do aktualnej sytuacji politycznej w kraju, w tym na przykład do okupacji Sejmu przez opozycję czy do afery reprywatyzacyjnej w Warszawie. No więc chyba warto patrzeć, co nasze dzieci dostają na komórki, zanim dojdzie do jakiegoś nieszczęścia. Do tematu ZUS-u i emerytur wraca dziennik Gazeta Prawna. Rząd, który dokonał przeglądu systemu ubezpieczeń społecznych, wprost zaleca w nim rozważanie rozszerzenia katalogu tytułów podlegających ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, pisze dziennik Gazeta Prawna. No, nie będę z tego zadowolony, bo jak wiemy, dziennikarze opierają się bardzo mocno na umowach o dzieło, a i tak rząd Platformy wiele ograniczeń tu wprowadził. W Rzeczpospolitej podatki w dół u naszych sąsiadów. 9% wynosi węgierski podatek dochodowy od firm. To jedna z najniższych stawek CIT w Europie. Inni sąsiedzi też obniżają podatki. Być może pora, żeby i nasz rząd się przyjrzał, czy nie da się czegoś zrobić, żeby trochę zmniejszyć obciążenia podatkowe. Skoro już udało się zatkać dziury, to może warto by też trochę odpuścić obywatelom. Jeszcze jeden tekst z Gazety Polskiej. Codziennie dane medyczne wszystkich Polaków, a te miliardy złotych mogą trafić na serwery należące do prywatnej firmy Data Technopark, która za rządów PO-PSL na wybudowanie centrum przetwarzania danych otrzymała około 200 milionów złotych z publicznych pieniędzy. Kiedy spółce przyznano ten cel dotacji, wówczas jej głównym udziałowcem był jeszcze Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Jednak w niewyjaśnionych dotychczas okolicznościach pakiet udziałów trafił w prywatne ręce. Jeszcze może się tu poprawię, bo nie podałem źródła tekstu o tym, skąd wiemy o wyprawie Ryszarda Petru. Wiemy praktycznie ze wszystkich gazet, ale ogromny fotoreportaż dał Super Express, żeby Państwo mogli sobie tam zajrzeć. I na koniec odpowiedź Marcina Wolskiego na krytykę jego szopki. Jak wiemy, krytyka jest dosyć powszechna z różnych powodów. Jednym się bardzo podobała, drugim się bardzo nie podobała, więc co na to Marcin Wolski w codziennej? Wielu ludzi coś napadło, bowiem z krzykiem przeraźliwym atakują dziś zwierciadło.
twierdząc, że jest strasznie krzywe. Idol w nim, szemrany typek, mędrzec zmienia się w furiata, a moralny autorytet to w odbiciu zwykła szmata. Stłuc zwierciadło wielkim głosem, tłum skrzywdzonych się odzywa, choć jest lustro całkiem proste, tylko rzeczywistość krzywa. Dziękuję bardzo. Tomasz Sakiewicz. To był stronniczy przegląd prasy. Tomasz Sakiewicz, Gazeta Polska Codziennie. Bardzo dziękuję. Trwa poranek w Polskim Radiu 24. Jest wtorek, 3 stycznia. Dla Państwa jeszcze zaproszenie na dzisiejszą debatę poranka o 9.15. Będziemy analizować to, co działo się w Ełku. Przypomnę, tam Tunezyjczyk i Algierczyk usłyszeli zarzut zabójstwa 21-latka. Według prokuratury zamordowany miał 3 rany kłute. Jedna z nich, zlokalizowana w okolicy serca, miała spowodować śmierć chłopaka. Jak ustalili śledczy, 21-latek w noc sylwestrową ukradł napoje z baru. Kiedy właściciele lokalu interweniowali, wtedy doszło do przepychanek z użyciem noża. Śledczy wskazują też, że zabity 21-latek był wcześniej dwukrotnie karany za groźby oraz rozboje. Po zabójstwie w noworoczne popołudnie w centrum miasta zebrał się tłum ludzi, doszło do zamieszek, także z udziałem musieli interweniować funkcjonariusze policji. O nastrojach w Ełku będziemy dziś rozmawiać w debacie poranka, kwadrans po godzinie 9. Już teraz serdecznie zapraszam. Reklama. Wojtek i Reneusz zapraszają do Saturna na totalną wyprzedaż. Teraz na przykład PlayStation 4 Slim z kontrolerem i grami Mafia 3 i FIFA 17 za 1499 zł, czyli o 229 zł taniej. Saturn, technologia tak ma. Ty, to ile ty właściwie płacisz za leasing? 38. Złotych? Nie, no coś ty. Groszy. 38 groszy za kilometr plus 335 zł stałej miesięcznej raty. Tyle zapłacisz za Forda Transita w leasingu Happy Miles. Płać tyle, ile wyjeździsz. Happy Miles to pierwszy leasing na rynku liczony kilometrami, dostępny w Idea Leasing i Getin Leasing. Szczegółowe kryteria finansowania oraz warunki umowy zawieranej w formie pisemnej dostępne są w placówkach finansujących. Rewolucja w czasie pracy. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną poradnik, a w nim przykłady ewidencji zleceniobiorców i samozatrudnionych. Normy i wymiary czasu pracy. Praca w porze nocnej i nadgodzinach. Przechowywanie ewidencji. Czas pracy 2017. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro płaca minimalna. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia magazynów. Smartfony, laptopy, AGD, telewizory smart w mega niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie. To jest ten moment. Skorzystaj z wyprzedaży samochodów użytkowych Volkswagen z rocznika 2016. Sprawdź dostępne sztuki z mega rabatami i wybierz niezawodnego Volkswagena Transportera już od 1120 zł netto miesięcznie w leasingu dla przedsiębiorców ProfiClease z promocyjnym pakietem ubezpieczeń 1,9%. Szczegóły u dealerów Volkswagen Samochody Użytkowe i na stronie vwużytkowe.pl. Zawsze chciałam, żeby mój Kubuś zdrowo się odżywiał. No. Przygotowywałam mu wartościowe posiłki, ale co z tego, skoro nie chciał niczego jeść? Nie chcę obiadu. Oprócz chipsów i słodyczy oczywiście. Dlatego teraz kupuję mu Appetizer. Syrop wspomagający apetyt u dzieci. Suplement diety Appetizer jest bardzo smaczny i bardzo skuteczny. Kubuś chętnie zjada wszystkie posiłki, które mu podaję, a ja cieszę się, że moje dziecko jest zdrowo i prawidłowo się rozwija. Appetizer. To nie jatek zjadł obiadek. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia magazynów. Smartfony, laptopy, AGD, telewizory smart w mega niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W nowy rok przygotuj się na zmianę przepisów prawa pracy. Zmiany w minimalnym wynagrodzeniu pracowników, najniższa stawka godzinowa dla zleceniobiorców i nowe uprawnienia kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy. Już dziś z Rzeczpospolitą książka Kodeks Pracy 2017. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który sam stosuję. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera magnez o znakomitej bioretencji, potwierdzonej badaniami. Ale to nie wszystko. Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomak. Taki powinien być magnes. Teraz MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek. Bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. To była reklama. Autopromocja. Polskie
Radio 24. O Józefie Piłsudskim można rozmawiać całymi godzinami. Nie da się tego tematu zamknąć ledwie w 20-minutowej rozmowie. Tym razem o Józefie Piłsudskim, powstańcu, naczelniku, marszałku, dyktatorze, będziemy rozmawiać z profesorem Pawłem Duberem w programie Wszystko jest historią dzisiaj po godzinie 13.30. Serdecznie zapraszam, Jędrzej Lipski. Autopromocja. Jest 8. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Ukraiński kierowca, którego terenowy samochód zabił w noc sylwestrową 12-latki w Jeleniej Górze, aresztowany. Do Polski powróci dziś silny wiatr, zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Południowe stany USA od Florydy po Teksas nawiedziły potężne burze. Przed mikrofonem Krzysztof Kaczmarczyk. Sąd aresztował na 3 miesiące 30-letniego obywatela Ukrainy, który w noc sylwestrową, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu, śmiertelnie potrącił 12-latki w Jeleniej Górze. Posiedzenie aresztowe odbyło się tej nocy. O przychyleniu się do wniosku prokuratury przez sąd i zastosowaniu tymczasowego aresztowania poinformowała prokuratura okręgowa w Jeleniej Górze. Postawiła mężczyźnie zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Za zarzucane mu przestępstwa grozi łącznie do 12 lat więzienia. Mężczyzna podczas wcześniejszego przesłuchania przez policję nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Powiedział policji, że nie pamięta, co się stało. Do tragicznego wypadku doszło tuż po północy na ulicy Sobieskiego w Jeleniej Górze. Według ustaleń policji 30-letni obywatel Ukrainy zjechał z drogi i uderzył w 12-latki idące chodnikiem. 14- i 16-latka zginęły na miejscu. Terenowe auto przebiło jeszcze barierki i wpadło do rzeki. Policja podała, że kierowca miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Kierowca i podróżująca z nim kobieta trafili do szpitala. W poniedziałek prezydent Jeleniej Góry Marcin Zawiła ogłosił w mieście 3-dniową żałobę. Do Polski powróci dziś silny wiatr, zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Siła wiatru ma wzrastać już dziś późnym popołudniem, a mocne powiewy mają utrzymać się w nocy. Mogą wystąpić też zawieje i zamiecie śnieżne. Według IMGW Borkanie Barbara z ubiegłego tygodnia, tym razem oprócz silnych wiatrów w kraju będziemy mieć opady deszczu, dużo śniegu i można spodziewać się zawieje i zamieci śnieżnych. Anna Nemec, dyżurny synoptyk IMGW, mówi, że w nocy spadnie śnieg, a pokrywa śnieżna może sięgać jutro 10 cm na wschodzie i na południu kraju. Ten deszcz ze śniegiem i deszcz bardzo szybko w ciągu dnia, właściwie to już nad ranem zacznie przechodzić w sam śnieg i właściwie w środę to już w całym kraju tylko opady śniegu. I tego śniegu może napadać całkiem sporo, dlatego że prognozujemy, że na przykład w nocy z wtorku na środę może spaść w województwach południowych nawet do 10, a w rejonach podgórskich i w górach do 15 cm. Synoptyk dodaje, że wpływ na pogodę w Polsce będzie mieć głęboki ośrodek niżowy, który tworzy się na Atlantyku. Z powodu deszczu i deszczu ze śniegiem na drogach może być bardzo ślisko. IMGW już wydał ostrzeżenie o oblodzeniu dla województwa dolnośląskiego. Ewa Telus, Polskie Radio. W środę porywy wiatru mogą osiągać 120 km na godzinę wysoko w górach, a na wybrzeżu do 90 km na godzinę. Z powodu deszczu i deszczu ze śniegiem na drogach może być bardzo ślisko. W nocy ze środy na czwartek porywy wiatru mają już słabnąć. Południowe stany USA od Florydy po Teksas nawiedziły potężne burze. W Alabamie tornado zabiło 4 osoby. Silne wiatry zrywały linie wysokiego napięcia. Trudno w tej chwili oszacować, ale nawet kilka tysięcy ludzi w południowej części USA pozbawionych jest dopływu energii elektrycznej. Władze ostrzegają, że już w paśmie od północnej Florydy po Luizjanę odnotowano tornada i trąby powietrzne, które w dalszym ciągu mogą śmiertelnie zagrażać mieszkańcom tych terenów. W Alabamie kompletnie zniszczonych jest część budynków. W tej chwili niemożliwe jest odnotowanie, jak wiele ich jest. Wyładowania atmosferyczne miały negatywny wpływ na ruch lotniczy w Stanach leżących wzdłuż Zatoki Meksykańskiej. Dotychczas tylko z Houston, gdzie znajduje się jedno z najbardziej zatłoczonych lotnisk USA, odwołano blisko 50 lotów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. W Warszawie odbędzie się pogrzeb księdza Jana Szymborskiego, egzorcysty archidiecezji warszawskiej. Ksiądz prałat Szymborski przez wiele lat był proboszczem, a ostatnio rezydentem parafii Dzieciątka Jezus na warszawskim Żoliborzu. Zmarł 28 grudnia w wieku 94 lat. Kapelanem był przez 66 lat. Uroczystości rozpoczną się w południe mszą w kościele Dzieciątka Jezus. Następnie o 14 nastąpi złożenie do grobu rodzinnego na cmentarzu powązkowskim. Ksiądz Szymborski w przeszłości pracował jako notariusz Wydziału Duszpasterstwa
Państwa Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, a także wicedziekan dekanatu staromiejskiego i bierańskiego. Pełnił również funkcję kapelana sióstr niepokalanych. Od 1999 roku był egzorcystą archidiecezji warszawskiej. Opublikował wiele artykułów i książek, m.in. Egzorcyzmy o mocy ciemności, Z Chrystusem dziś i zawsze oraz Sens ludzkiej egzystencji. Prognoza pogody. W kraju dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady śniegu. Po południu na północnym zachodzie i zachodzie kraju opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na południu kraju prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o 10 cm. Temperatura maksymalna od minus 2 stopni na wschodzie do 0 w centrum i 4 stopni na północnym zachodzie. W dolinach karpackich minus 5 stopni. Wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Miejscami będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 8:05. Informacje gospodarcze. Dominik Kolęcki, zapraszam. Coraz lepsze nastroje w polskim przemyśle. Wartość indeksu PMI dla tego sektora wyniosła w grudniu 54,3 punktu wobec niecałych 52 punktów w listopadzie. Odczyt jest lepszy od oczekiwań ekspertów, mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Był to drugi miesiąc silnego wzrostu tego wskaźnika, a w ogóle to jest odczyt najlepszy od lipca 2015 roku. Wzrosły wszystkie podkomponenty tego wskaźnika, m.in. wskazano na wzrost zatrudnienia, na wzrost produkcji, na wzrost zamówień krajowych i zagranicznych. To sugeruje, że ostatni miesiąc 2016 roku był dla gospodarki polskiej okresem bardzo dobrym. Wartość indeksu PMI jest wyrażana w punktach. Każdy odczyt powyżej 50 punktów oznacza spodziewaną poprawę nastroju w branży. Tymczasem w opinii głównego ekonomisty PKO BP Piotra Bujaka wiele wskazuje na to, że w tym roku przyspieszy niemiecka gospodarka, jeśli nie cała strefa euro, a to powinno pozwolić na utrzymanie solidnego wzrostu polskiego eksportu. Szczególnie, że złoty w 2017 roku prawdopodobnie pozostanie relatywnie słaby, co będzie zwiększać konkurencyjność naszych towarów i usług na zagranicznych rynkach. Po drugie, pozytywnym sygnałem na 2017 rok dla polskiej gospodarki jest znaczący wzrost wniosków i wartości umów dotyczących realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. To powinno zaowocować wyraźnym ożywieniem aktywności inwestycyjnej publicznej i odbiciem dynamiki inwestycji ogółem w gospodarce. Zdaniem eksperta w tym roku należy się spodziewać też utrzymania pozytywnych tendencji na rynku pracy. Od 1 stycznia polskie firmy mogą odliczyć do 50% kosztów na działalność badawczo-rozwojową. To jeden z efektów tzw. małej ustawy o innowacyjności. Dzięki nowym przepisom zyskają także podmioty, które dopiero rozpoczynają działalność, mówi Katarzyna Zawada z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Mamy wydłużenie z 3 do 6 lat możliwości odliczenia kosztów na działalność B plus R, zwrot gotówkowy dla nowo powstających przedsiębiorstw. Czy jednostki naukowe będą miały obowiązek przeznaczenia 2% środków z dotacji przyznanej na utrzymanie potencjału badawczego, na finansowanie działań związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych? W lutym do uzgodnień międzyresortowych ma trafić tak zwana duża ustawa o innowacyjności, a do tego tematu wrócimy na naszej antenie dziś o godzinie 18:45. Wyższe kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia samochodu. Właściciel auta osobowego, który nie zapłaci na czas OC, musi się liczyć z karą wynoszącą 4000 zł. Joanna Pasturczek z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego dodaje, że system wykrywania samochodów bez OC jest coraz bardziej szczelny. W tej chwili oprócz tych organów, które nas kontrolują, czyli policja, straż graniczna czy wydziały komunikacji, fundusz przeprowadza samodzielnie kontrole na podstawie baz danych. Tych kontroli posiadacze pojazdów jakby nie widzą fizycznie, natomiast te kontrole są systematycznie przeprowadzane. Fundusz szacuje, że w Polsce może być od 90 do 100 tysięcy nieubezpieczonych samochodów, co stanowi 0,5% wszystkich zarejestrowanych pojazdów. I czas na kursy waluta poranku. Obecnie za euro płacimy 4,41 zł. Dolar kosztuje 4,21, funt brytyjski 5,17, a kurs franka szwajcarskiego to 4,11 zł. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Reklama. Teraz MediaMarkt. 50 lat 0%. Bez odsetek, bez prowizji, na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Filip jest podatny na infekcję i zaraża wtedy swoją siostrę Olę. Mama podaje obojgu syrop Neozine. Lek, który wspomaga w przypadku obniżonej odporności. Neozine. Zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 250 mg inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazane.
wskazania na drażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Mamo, strasznie mnie boli. Wiesz, nowy aparat na zęby. No co ty? Jak zmieniłam protezę, też bolało, ale szybko pomógł Glimbax. Po zabiegu u dentysty lub ortodonty obrzęk i ból mogą trwać kilka dni. Lek Glimbax zaczyna działać już po jednym półganiu. Glimbax łagodzi objawy stanu zapalnego dziąseł i jamy ustnej. To jedyny taki lek zawierający przeciwzapalny diklofenak. Glimbax. Jedyny taki lek do półgania. Dzięki, mamo. Glimbax zadziałał. Glimbax, roztwór do półgania jamy ustnej i gardła 1 ml. Roztworu zawiera 0,74 mg diklofenaku. Wskazania leczenia objawowe stanu zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła. Przeciwwskazania na wrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy podawać dzieciom poniżej 14 roku życia. Podmiot odpowiedzialny Angelini Pharma Polska. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia magazynów. Smartfony, laptopy, AGD, telewizory smart w mega niskich cenach. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje chyba Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety chyba Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż trzech naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia magazynów. Smartfony, laptopy, AGD, telewizory smart w mega niskich cenach. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Ja nie wiem, Wojtechu. Ja się stresuję. Ale czy? No tym. Co to będzie, jak ci wszyscy ludzie tu przyjdą, jak kupią ten cały sprzęt na naszej totalnej wyprzedaży, jak nic nie zostanie? Będzie pozamiatane. Wojtek i Ireneusz zapraszają do Saturna na totalną wyprzedaż. Teraz na przykład ekspres do kawy Philips z ceramicznym młynkiem i spieniaczem mleka za 1099 zł, czyli o 400 zł taniej. Saturn. Technologia tak ma. To była reklama. Autopromocja. Polskie Radio 24. Gospodarka dla każdego. Od poniedziałku do piątku w Polskim Radiu 24 o 18.45. Dziś o tym, czy dzięki nowemu prawu rok 2017 będzie rokiem innowacyjności i wzrostu gospodarczego. O tym także w naszym serwisie internetowym Gospodarka Polskie Radio.pl. Cykl audycji powstaje we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Autopromocja. 12 minut po 8. Poranek w Polskim Radiu 24. Jest wtorek, 3 stycznia. Aleksandra Kozera, witam gorąco. Zostanę z Państwem do godziny 9. Tę część programu tradycyjnie rozpoczynamy od felietonu. Przed mikrofonem Andrzej Stankiewicz z portalu Onet. Polskie Radio 24. Felieton. Szanowni Państwo, w swym noworocznym wywiadzie dla Polskiego Radia 24 Jarosław Kaczyński przedstawił nową linię polityczną swojej partii na nowy 2017 rok. O trwającej okupacji sejmowej mównicy prowadzonej od dwóch tygodni przez posłów Platformy i Nowoczesnej powiedział. W kontekście ostatnich działań opozycji można mówić nawet o próbie puczu. Opozycja chciała stworzyć wrażenie, że w Polsce mamy kryzys konstytucyjny, że Sejm nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków. Stwierdził lider PiS. I dalej. Chodziło na pewno o to, żeby doszło do jakichś bardzo poważnych incydentów, do rozszerzenia się wydarzeń. Był to zamysł klasycznego puczu, bo pucz to jest właśnie obalenie władzy przez obywateli, którzy gwałtownie się buntują. Tezy o puczu powtarzane są jak mantra przez polityków ze ścisłego otoczenia Kaczyńskiego. Pierwszy zaczął o tym mówić załóżnik prezesa, szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Jednak im dalej od Kaczyńskiego, tym bardziej ostrożne słychać opinie. Wicepremier Piotr Gliński stara się dystansować od sugestii siłowego przejęcia władzy przez opozycję.
Słowa Jarosława Kaczyńskiego są przenośnią, ale jednak mają w sobie jakieś sedno prawdy, stwierdził Gliński w Radiowej Trójce. Jeszcze bardziej zdystansowany od zamachowych teorii jest inny wicepremier, Jarosław Gowin. On wyraźnie się od Kaczyńskiego odciął. Widać więc, że obóz władzy nie jest jednolity w tym radykalizmie Kaczyńskiego. Fundamentalne pytanie brzmi zatem, czy sam Kaczyński wierzy w rzekomy pucz opozycji? Popatrzmy na to bez emocji. W scenariuszu Kaczyńskiego zadyma polityczna w Sejmie miała zostać wsparta przez wcześniej przygotowane masowe demonstracje przeciwników rządu. Szkopuł w tym, że do żadnych masowych protestów nie doszło, co sam Kaczyński w Polskim Radiu 24 przyznał. Nawet najtrwalsi działacze KOD wytrzymali pod Sejmem zaledwie kilkadziesiąt godzin i znużeni rozeszli się do domów. Było ich zresztą w porywach najwyżej kilka tysięcy, do tego rachityczne protesty w kilku innych miastach. Nie była to w żadnym momencie siła zdolna obalić rząd. Słowa Kaczyńskiego są absurdalne, tym bardziej, że protest opozycji jest nie tylko praktycznie niegroźny dla władzy, ale momentami wręcz groteskowy, czyli dla władzy korzystny. Posłowie wahadłowo zmieniają się na proteście co kilka, kilkanaście godzin, a w wolnych chwilach organizują wypady do ciepłych krajów, jak lider Nowoczesnej Ryszard Petru i posłanka tej partii Joanna Schmidt przyłapani w samolocie na Baderę. I tu dochodzimy do sedna. Kaczyński jest politycznym graczem. Mówiąc o puczu, lider PiS tak naprawdę sięga po swą sprawdzoną retorykę konfrontacji. Mówienie o zamachu stanu ma dziś taką rolę, jak obstawanie przez liderów PiS przy teoriach zamachowych w sprawie Smoleńska. Ma mobilizować elektorat i podtrzymywać jego gotowość do wsparcia władzy w razie dużych protestów opozycji. Kaczyński oraz lider Solidarności Piotr Duda już sugerują, że po nowym roku mogą zorganizować prorządową manifestację, która miałaby pokazać siłę poparcia dla obozu władzy. Szkopuł w tym, że mówienie dziś w Polsce o próbie puczu to kolejna ogromna dewastacja słów, którymi polscy politycy opisują sytuację w kraju. Jeśli Kaczyński chce budować wizerunek Polski jako kraju stabilnego, a twierdzi, że stabilnym krajem jesteśmy, to w żadnym wypadku nie powinien wysyłać takich komunikatów w świat. Tak, to prawda, o zamachu stanu, tyle że w wykonaniu PiS. Mówi od roku wiele autorytetów opozycji, w tym Lech Wałęsa czy Adam Michnik. To jednak polityczni emeryci. Znacznie istotniejsze jest to, co mówi władza. A nieczęsto zdarza się, by lider partii rządzącej czy szef MSW w kraju członkowskim Unii Europejskiej i NATO zarzucali opozycji próbę przejęcia władzy siłą. Z tego punktu widzenia wypowiedzi Kaczyńskiego i pasujących mu pretorian dotyczące puczu są po prostu szkodliwe. Felieton przygotował dla Państwa Andrzej Stankiewicz z portalu Onet. 16 minut po godzinie 8. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Krzysztof Kaczmarczyk. Sąd aresztował na 3 miesiące 30-letniego obywatela Ukrainy, który w noc sylwestrową, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu, śmiertelnie potrącił 12-latki w Jeleniej Górze. Prokuratura postawiła mężczyźnie zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Za zrzucane mu przestępstwa grozi łącznie do 12 lat więzienia. Nie żyją dwie osoby poszkodowane w pożarze domu w Rymanowie Zdroju w województwie podkarpackim. Drewniany budynek mieszkalny zapalił się około 23:00. Przybyli na miejsce strażacy, wynieśli z ognia dwie osoby, które zostały przewiezione do szpitala. Nie udało się ich uratować. Pożar gasiło 8 jednostek straży. Trwa dogaszanie pożaru w zakładzie drzewnym w Zachutyniu w powiecie sanockim na Podkarpaciu. Ogień wybuchł przed północą i objął 3 hale produkcyjne. Spaliło się wyposażenie hal, m.in. maszyny i materiały drewniane. W akcji gaśniczej uczestniczyło 12 jednostek straży pożarnej. Przyczyny obu pożarów nie są jeszcze znane. Euronet Plus w Polskim Radiu 24. Milano. Zagreb. Tallinn. Sofia. Madryt. Lepiej zrozumieć Europę. Euroserwis. Piotr Firan, zapraszam. Imigracja i terroryzm to zdaniem Europejczyków największe wyzwania, z jakimi zmaga się obecnie Unia Europejska. Tak wynika z najnowszego badania Komisji Europejskiej. 32 tysiące respondentów w pytaniu o swoje obawy uznało, że najważniejszym problemem jest kryzys migracyjny. Z kolei 81% Europejczyków popiera swobodny przepływ obywateli. Unia cieszy się większym zaufaniem niż rządy krajowe. 67% badanych przyznało, że czuje się obywatelami wspólnoty. Piotr Świtalski z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce komentuje dane grudniowego Eurobarometru. Jeżeli chodzi o kwestię migracji, około 69% Europejczyków opowiada się za wspólną polityką unijną rozwiązywania problemu migracji. W Polsce ten współczynnik to około 56%. W porównaniu do ostatnich badań z wiosny 2016 roku wzrósł o 8 punktów procentowych. Na drugim miejscu jest terroryzm. Różne inne pytania pojawiają się cyklicznie, tak na przykład poparcie dla strefy euro, czy też
kwestia inwestycji publicznych pieniędzy na rozruszanie gospodarki. Ponad połowa Europejczyków zgadza się ze stwierdzeniem, że publiczne pieniądze powinny zostać wykorzystywane dla stymulowania sektora prywatnego i inwestycji.